Proszę pana Marka Klarę, wójta gminy Miejsce Piastowe. Tak się składa, że jestem prawie rówieśnikiem reformy samorządowej i obserwuję ją praktycznie od momentu świadomego niejako wejścia w rzeczywistość, bo w momencie uchwalenia ustawy miałem tych lat 9, więc generalnie jestem niejako dzieckiem samorządu, bo to już była samorządowa szkoła, samorządowa komunikacja społeczna, komunikacja samochodowa i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest może z samorządem aż tak źle. Na okoliczność tego 20-lecia oczywiście mówi się, że samorząd był najlepszą reformą, jaką udało się wdrożyć. Przy tej okazji jest też wiele oczywiście frazesów tego, że prawda decyzje wreszcie na dole, że aktywność ludzi to wzmogło, bo prawdą jest faktycznie, że te nasze wybory są wyborami o najwyższej frekwencji, od momentu, kiedy mamy wybór wójta również bezpośrednio, to prawda w mojej gminie na przykład to są, ta frekwencja jest wprost imponująca. Mamy też dużą liczbę kandydatów, więc w tej sferze idei też jest dosyć duża idea. Tutaj było też mówione sporo o trudnościach, z tym, że dla mnie to one są wpisane w sposób naturalny niejako w funkcjonowanie samorządu. Godząc się na Polskę samorządową, godziliśmy się też na Polskę wielu prędkości. To, że gminy będą bardzo różnie się rozwijały, że jedne będą szybciej się rozwijały, inne wolniej. To, że jedne wykorzystają atuty, a inne nie wykorzystają. I to nawet to widać również u nas bardzo dobrze, kiedy mamy gminy praktycznie przy jednej drodze położone bardzo się podobne i różnica 20 km świata nie zbawi. Natomiast mamy tak różne, na tak różnym poziomie samorządy, że jest to aż wręcz czasami przerażające. I to nie wiem, czy koniecznie jest wadą. Jest to po prostu naturalną konsekwencją tego wyboru. U nas mówi się w moim regionie, że każda parafia ma takiego księdza, na jakiego zasługuje. Myślę, że po części z gminami jest dość podobnie generalnie, ponieważ pochodzą wójtowie czy radni, pochodzą z bezpośredniego wyboru, więc pewnie tak to się dzieje. Nie do końca jest też tak, że w tych naszych gminach wygrywa jednak polityka, że wchodzi nam polityka pod strzechy. Myślę, że akurat moja gmina, gmina Miejsce Piastowe, jest po temu najlepszym przykładem. Ja pochodzę z dosyć konserwatywnego regionu, bo to Podkarpacie, blisko granicy ze Słowacją, gdzie w wyborach ogólnych w procencie 80-90% wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, a przy wyborach samorządowych, gdzie już nie mamy tej takiej politycznej konotacji, no wygrywa człowiek, że tak powiem, no, młody, bardziej o liberalnych poglądach i o zupełnie innym spojrzeniu na świat. Raczej jest postawienie, myślę, że jednak mimo wszystko na jednostkę i to, co tam sobą reprezentuje. Cóż, mówiłem, że mamy Polskę wielu prędkości. Każdy samorząd ma też swoje priorytety. Moja gmina szybciej przejęła szkoły niż pozostałe w regionie. Szybciej wybudowaliśmy kanalizację, mamy 100% kanalizacji, większość wodociągu. Sami wyznaczamy swoje priorytety i problem polega też na tym, że w dużej mierze robimy to za własne pieniądze, nie jesteśmy gminą typową, że tak powiem, czyli robimy coś z pewnym wyprzedzeniem, a to się bierze stąd, że no, państwo nie ma też pomysłu na samorząd i ja to nawet widzę nie tylko w takiej sferze legislacyjnej, o czym do tej pory była mowa, ale również finansowej, ponieważ no, gminy co do zasady robią to, na co są pieniądze. Przykład Orlik. Kto 10 lat temu pomyślałby w gminach wiejskich, że tego typu boiska w ogóle będą powstawały, prawda? Pojawiły się pieniądze, pojawili się chętni. I w naszym kraju, no niestety, nie ma logiki w wydawaniu takich pieniędzy. Dlaczego najpierw robimy drogi, a dopiero potem kanalizację, więc trzeba je rozkopać i tak w koło Macieju, w koło Macieju. I tutaj nie ma logiki w dawaniu pieniędzy, które stymulują rozwój w określonym kierunku i mnie się wydaje, że to jest dosyć poważny problem. Oprócz tego no, państwo dosyć poważnie i prawo ignoruje gminy wiejskie. To widać w szeregu ustawach, najlepiej o zbiorowym zaopatrzeniu wody, odprowadzaniu ścieków, gdzie ta ustawa jest napisana w ogóle nie dla terenów wiejskich, gdzie definicja przyłącza finansowania i tak dalej, no, jest dla nas zupełnie niekorzystna. Cóż jeszcze można by dodać z tego, co zawdzięczamy generalnie ustawie samorządowej? Uwolniliśmy sporą tą taką moc twórczą ludzi. To myślę, że to jest chyba największa zasługa, to, że był ten skok cywilizacyjny, o czym była mowa, że pojawiła się jakościowa zmiana również w języku funkcjonowania samorządu i że wreszcie pojawiła się odpowiedzialność, bo to jest, myślę, że to jest jedyny bat, który trzyma to w ryzach i powoduje, że to funkcjonuje. Ponieważ no, samorząd, tutaj pan profesor mówił o izolacjonizmie komunalnym, ale myślę też, że samorząd dla państwa był bardzo wygodnym rozwiązaniem, ponieważ no, prawda jest taka, że jest to klasyczna psychologia, z czym sobie państwo nie radzi, to my dostajemy, prawda, po kolei oświata, pomoc społeczna, później tam mamy teraz alimenty, prawda, takie same dostajemy rzeczy, że tak powiem, które powodują, że jesteśmy na nieustającej pierwszej linii
na froncie, prawda? To my walczymy z tymi rzeczami. Tutaj myślę, że nawet nie w pieniądzach jest problem, że one nie w wystarczającej puli do nas dochodzą, tylko po prostu jakie dostajemy sprawy, bo niestety dostajemy coraz więcej spraw i kwestii, które mają charakter opresyjny w stosunku do obywatela. I to też jest, myślę, że jest bardzo takim złą rzeczą, to odpowiedź raczej na drugie pytanie o te trudności, że my coraz częściej występujemy w stosunku do własnych obywateli w sposób właśnie opresyjny. To my musimy zmusić, żeby się przyłączył do kanalizacji. To my musimy zmusić, żeby dziecko chodziło do szkoły. No i to chyba nie jest w tym kierunku, bo od tego powinien być odpowiednio lub wiadomo inspektor nadzoru budowlanego albo kuratorium oświaty, prawda? Natomiast to my wchodzimy w taką interakcję niezbyt pozytywną z obywatelami, a przychodzimy, przypominam, pochodzimy z wyborów, co powoduje, że szereg gmin ignoruje tego typu obowiązki. My mamy 100% kanalizacji, ale dopiero odkąd ja jestem, to przymuszamy pod te gospodarstwa, które do tej pory nie były w sieci kanalizacyjnej, do tego, żeby się przyłączyły, to rodzi konflikty, a żadna władza pochodząca z wyboru konfliktów nie lubi. Cóż jeszcze, mamy te standardy, o których była mowa, one są wspaniałe. Wszystko można zadekretować uchwałą, ustawą, rozporządzeniem. Problem polega na tym, że najczęściej nie ma na to pieniędzy. Można dać określone wynagrodzenia nauczycielom, ale żeby wiadomo było z czyich pieniędzy, prawda, żeby to jasność była w tym wszystkim. Można nakazać wyrównywać średnie pensje nauczycielom, pytanie tylko z czego, prawda? I zawsze się mówi, że to my zrobimy. Inną sferą, która rodzi szereg trudności dla samorządów, to jest ten brak niejednoznaczności prawa, o czym była mowa już dzisiaj. Natomiast dla mnie jest jeszcze bardzo kłopotliwym, znaczy z mojego punktu widzenia, kwestia takiego raczej pozaprawnego ingerowania w nasze kwestie legislacyjne, to jest niby nam oddane. Nadzór wojewody jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Ja w chwili obecnej sądzę się z wojewodą podkarpackim, który trzyma niektóre moje, znaczy rady gminy, czyli nie moje, uchwały w zamrażarce, powinien je opublikować, a ich nie publikuje, prawda? No i jest taki stan, niby to jest, a niby to nie ma, prawda? To jest raz. Oprócz tego, jeżeli decydujemy się na coś takiego jak nadzór prawny wojewody, to niech państwo weźmie na siebie część odpowiedzialności związanych z tym, prawda? Bo jeżeli zalegalizujemy jakąś uchwałę, czy opublikujemy, wojewoda ma czas, to niechżeż państwo się, że tak powiem, weźmie na siebie też część odpowiedzialności. Podobnie sytuacja wygląda z Regionalną Izbą Rachunkową, która w wielu kwestiach pełni taką funkcję, no niemalże legislacyjną. Wiele regionalnych izb rachunkowych domaga się konsultacji wcześniej. Albo, no co prawda czasami z kolegiantami z RIO można wygrać, ja jestem tego najlepszym przykładem, aczkolwiek niestety jest to dosyć korporacyjne ciało i też są z tego tytułu dysproporcje. My jesteśmy też dosyć często dyskryminowani, typu samorządowe kolegium odwoławcze, brak możliwości dla nas później w postępowaniu dwuinstancyjnego. Wydajemy decyzję, obywatel się odwołuje, jest orzeczenie SKO dla po prostu nielogiczne prawnie, sprzeczne i niestety nie ma, obywatel zawsze może się jeszcze wyżej skarżyć, jak mu nie pasuje, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a my jako gmina musimy pokornie posypać głowę popiołem i znosić to, chociaż te orzeczenia akurat SKO dosyć często są takie, jakie są, o czym chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, a już w ogóle moim zdaniem nie powinno być odwołań od decyzji uznaniowych, tam gdzie się na przykład umorzenie podatku, prawda, bo to też jest, skoro dajemy tutaj wyłączną decyzję wójtowi jako temu organowi, który zbiera podatek i go wykorzystuje, no to jeżeli uznajemy na przykład, iż nie umorzymy, to czemu nasz ma SKO z tego tytułu później, prawda, chociażby rozliczyć. I największy problem, znaczy dwa takie największe problemy, które ja jeszcze widzę, trzy sobie zapisałem, inwestycje liniowe, horror obecne prawo. Kanalizacja, wodociąg, cokolwiek przeprowadzenie, biorąc pod uwagę świadomość prawną, która rośnie, jak i obecne uregulowania powodują, że jest to niestety kryzys. Podobnie się też ma sprawa z pewnymi normami typu dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeżeli już mamy je dostosować, to jeżeli jest rok któryś, to już się go trzymajmy, nie przenośmy go 16 razy, prawda, bo to do niczego nie prowadzi, bo wszyscy myślą, że wiecznie się im uda. I co prawda my dostajemy tego lodołamacza jako prestiżową nagrodę dość często, no ale nic oprócz tego, wydatki są ciągłe i nieustające. Dwie sprawy dotyczące bardzo tak mojej gminy. To jest trudność w planowaniu w momencie, gdy mamy niestabilność granic gminy. Ja jestem gminą, znaczy reprezentuję gminę, do wcześniejszych monarchii, uwaga. Jeżeli gminą podmiejską, prawda, gdzie jest dosyć duże miasto, prężnie rozwijające się to miasto Krosno i ten nieustający problem z rozszerzaniem u nas na Podkarpaciu jest po prostu jakaś taka schizofreniczne podejście do tego. Rozwija się Rzeszów, który się dwa razy w ciągu jednej kadencji powiększył, rozwija się Przemyśl, rozwija się Krosno. Jak może średniej wielkości gmina racjonalnie
decydować o planowaniu poszczególnych inwestycji, jeżeli ona nie ma zagwarantowanego tego, że to po prostu będzie też przynosiło efekty. Jak można budować różne rzeczy, z których się często buduje również z kredytu, bądźmy szczerzy, prawda, a się może okazać, że za rok lub dwa radośnie to zostanie wykorzystane przez kogoś innego, więc stwórzmy pewien taki model stabilności gmin, myślę, jeśli chodzi o granice, albo ustalmy, że raz na 10 lat będziemy zmieniać, bo dla mnie to wtedy daje taką pewną stabilność. I jedna rzecz, o której zapomniałem, państwo czasami daje nam za dużo swobody tam, gdzie ona jest zupełnie niepotrzebna. Uwaga taka różna na marginesie i na końcu przykład śmieci. Skoro jako państwo będziemy ponosić restrykcje wynikające z tego, że już nie mamy należytych norm odzysku i tak dalej, więc dlaczego zostawia się każdej gminie, która wiadomo, że i tak tego nie będzie w stanie zorganizować, z pełną swobodę odnośnie organizacji takich kwestii. To powinno być odgórnie narzucone w sposób sprawny. Segregacja w taki, a w taki sposób. Nie ma prześcigiwania się wójtów w poszczególnych gminach o to, że u nas są śmieci 10 groszy tańsze, albo 20, albo 80. Liczy się idea w takim przypadku. I tego typu rzeczy można osiągnąć, moim zdaniem, tylko na zasadzie odgórnej ingerencji państwowej.